Czy ty masz napisane, jaki jest wynik? Lecimy. Jest 1-0. Tutaj jest 1-0. Ale tu mogę napisać na ekranie. Jesteśmy ponownie z Sołem, który mi wybierał karty, a ja będę grał. Ja się czuję, jak ja bym prawie grał, wiesz, bo dokładnie te same ruchy bym robił. Na pewno. Mhm. No dobra. To ja sobie tutaj napiszę, o, że jest 1-0. Tutaj będzie pod spodem. Co są Shiboje? No to może się pochwalić, co dzisiaj. Łososia. Bo ty dużo ryby ostatnio jesz, nie? Z tego co wiem. Zawsze jest dużo ryby. Ryba dobrze wpływa na wszystko. Mhm. I podobno wpływa dobrze, kurczę, na męskie zdrowie. Wiesz? No powiem ci, że podobno nie narzekam na męskie zdrowie, więc... Na męskie zdrowie nie narzekasz, czyli... Kurde, znowu, patrz! Znowu moc! Tylko, że nie mamy stronników. So, czekaj, co jest grane? Opuść, a nie widzę cię. Znowu jest moc. Ale ja nie widzę, jeszcze się nie zaczęło, czemu? Aha, no może ten, coś tam zlagowało. To dam opuść i jeszcze raz dam. O, będzie coś za dwa. Byle nie ten ekranowany. Okej. Okay. To nie jest złe. Dobra, tu pingujemy, nic nie robimy więcej. Witam cię, proroku. W tym deku brakuje Antonidasa. Okej, co on tam wystawia? Mamy słabe kreatury, to przegramy ten pojedynek. O, właśnie. Przegraliśmy ten pojedynek, bo mamy słabe kreatury. O! I teraz jest super! I czekamy, aż on coś wystawi. A czy to była karta za 3? Czekajcie, on zagrał... On teraz coś wystawi, to co dobrał za 3. Teraz wystawi stronnika za 3. Oby to było coś dobrego. O! I to jest fajne, bo wystawił mi stronika, którego nie jest w stanie zabić. A mało tego, mogę go spingować, Możesz, a możesz wystawić żmija, kurde, pochodnie mu walnąć na tego i w ogóle mieć mocarzy. A mogę zrobić to na kilka sposobów, patrz. Mogę walnąć pocisk lodu w tego, spingować sobie ziomka i walnąć w twarz, to jest raz. Możesz. Mogę uderzyć, spingować przeciwnika i wtedy zamrozić mu twarz, że on na 100% przeżyje do następnej tury. A mogę też rzucić żmija many i to by było lepsze. Spalisz, będziesz miał dodatkowy tali ten. I on ma tylko 2 ataku, więc on nie jest w stanie mi go zabić. Okej, to teraz tak zrobimy. Nie, tutaj akurat zamrożenie twarzy nie jest takie... O, okej, to jest spoko. I co on zrobi z tą bronią? Zostawił. Teraz bym go spingował i się wymienił. A co wystawisz? Mógłbym spingować i się wymienić, a mógłbym po prostu walnąć mu zamrożenie i znowu na twarz bić. Aha. A w następnej mogę go dobić z czaru. Ja bym go mroził. Nie, ja wolę się tak wymienić, wiesz? Ja muszę jak najszybciej wtasować sobie te pochodnie, wiesz? Mhm. Mamy jeszcze czar, jest okej. No to masz problem. Dobra, teraz bym chciał bardzo Fireballa. Okej. Okay. Nie dostaliśmy. Możesz go zamrozić, szatkownika wyrzucić i na mordę. Tak, tak, tak! To jest właśnie super. Tylko musimy zrobić w ten sposób. W ten sposób. I jedziemy. I on, zobacz, zagrał w drugiej turze broń. I on nie może nic z tą bronią zrobić. On nic nie może zrobić. Prawda jest moją darmą. Jest słońcowierca, spoczko. Jesteśmy w stanie go jakoś... No chyba, że czar bym dobrał. O. Tak średnio. Bardzo średnio, wiesz? Wiem, no nie jak ma taunta, nie? A nie masz piątkę pinga
Tak sobie myślę. I głupio. Nie, nie, muszę go spingować. Słuchaj, słuchaj, muszę go spingować i po prostu i wstrzymać turę. To bym rzucił. On będzie miał wtedy 6. Czyli jest poza zasięgiem jednej karty. I nic nie robi. Kurde, tylko to jest za łatwe do zabicia. Znaczy nie, on tego nie zabija, tak? Jeśli tutaj będzie, to ginie, ginie, ginie. Tu może się strajdować. Dobra, i wstrzymujemy turę. Trochę szkoda, nie? Mhm. Bo ja wolę, żeby on mi tego mecha przyzwał w mojej turze. My możemy to wszystko zrobić, tylko wiesz... O, jeden strzał, kurde. Kto by pomyślał, że elfia łuczniczka jest taka value? Okej. My nie mamy obszarówki żadnej chyba, nie? Flame Strike'a nie było żadnego. Spoczko. Masz dwa smoki. No ale dwa smoki to nie, nie, my tego nie chcemy. My tego nie chcemy. My chcemy spingować go na pewno. On ma tutaj bardzo duże value z tym. Mógłbym na przykład rzucić jeszcze to, rzucić... Piątkę rzucimy. I tu bym walił w twarz. I waliłbym w twarz, dlatego że wiemy, że mamy tak. Mamy firebole. Dwie pochodnie mamy wtasowane. I mamy jeszcze pyro wybuch. To jest spoko, bo to też wymaga na nim wymiany. No, siemaneczko, witam wszystkich, Polik, cześć, cześć, cześć. No, MKR-em nie jestem, ale postaramy się najwięcej tutaj ugrać. On buduje sobie duży stół, my nie widzimy na razie naszych ukochanych. I się zastanawiam, czy nie zacząć się trade'ować. Nie. Zrobimy tak. Tak. I tak. I weźmiesz ją z powrotem. Nie, nie, mamy lepszy stół w tym momencie. Tylko, że ten stół może zniknąć, jak będzie Flame Strike, nie? On ma coś takiego jak Flame Strike? Przepraszam, Flame Strike. Jak będzie konsekracja. Bo on się powymienia dobrze, konsekrenie Flame Strike. Ja myślałem cały czas o Flame Strike'u, bo my go nie posiadamy w deku chyba. Za Kezudana, dokładnie. Za Kezudana. Ty i ten twój Kezudan. Tak się musi tradeować, nie? On musi wszystko tradeować, dokładnie. To też nie jest łatwe dla niego, bo jedna kreatura zostaje. Teraz jest pytanie, czy on się zatauntuje teraz. O co chodzi z Kezudanem? Bo Soushibo kiedyś grając bójkę przeczytał Kel'Thuzad jako Kezudan. No i nie dorzuci nic do stołu już. A my mamy tutaj ogniste działo. Wiesz co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy zrobić tak. Na pewno chcemy w twarz zaatakować. Możemy dograć smoka, bo on nie dobierze żadnej kreatury już, zobacz. Więc robimy to w tym momencie. Ja bym spingował tego tygrysa. Teraz pingujemy 5-1, oczywiście, że go pingujemy. No i nie wiem nawet. Bijemy w twarz. I ja bym tego już nie rzucał. Ale się zastanawiam nad ognistym działem, czy to w ogóle ma sens. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, sześć, poczekaj, ja się siedem. Spryduję, nie? Siedem. No poczekaj, aż zacznie tradeować. 7 to jest 6. Co tu robi? Aha! Nie, nie, nie! Jak tak zrobię... Zobacz, jak tak zrobię, to on musi wymienić się nie dość, że całym stołem i jeszcze zaatakować musi twarzą, więc ginie. No nie wiem, bo może mieć jakiś czar super. No może mieć, ale ja biorę pod uwagę, że nie ma, bo to jest arena. To na arenie się... Wiesz, nie... No i zginął. O, i zginął. Moi drodzy. I tak to jest właśnie talia, którą... Kurde, to jest talia 2-0. To jest talia 2-0. I jedziemy dalej. To już mamy 2-0 w tej talii. Jaka to jest przyjemność grać na moich taliach, nie Bunkol? Kurczę, powiem ci, że to jest...
To jest niesamowita rozkosz. Rozkosz i rokokosz. Poproszę teraz, żeby czat nazwał tą talię. Jak nazwiecie tą talię magiczną? Dokładnie. Ona musi zawierać dwa słowa. Soul Shibo, czy Soul? I musi coś z magiem mieć związanego. Nie no, coś, coś z czarodziejstwem. Coś z Soul i coś z talią tą. O, dobra, no to wymieniam wszystko, tylko żmija. Jedziemy. Takie fajne tarkarty my mamy, nie? Takie już śluzożer pierwszy raz się pojawił. O kurde! Jedziemy, stary. Jedziesz, Bonkol. Żmijek serce wchodzi na salony. O, jajo, może być. Jajo, aha, on go będzie pingował. On go będzie pingował. Dobra. To jajo będzie pingował bez sensu. No, tak się robi czasami. Okej. Ja bym go zabił czarem teraz. No oczywiście, że go zabijemy czarem. Tylko zrobimy tak. I robimy akcja twarz. Prawda? I teraz jego takim zagraniem byłoby dobrym, jeśli nie ma jak mi tego ściągnąć, to spingować sobie jajko, aby coś było na następną turę. Ale śluz. I my zrobimy podobną sytuację. O, żmi i tu się wymieniamy. I to jest super wymiana. Już jest, już się zaczyna. Dobra, więc my robimy tak. A nie lepiej go na teraz walnąć? Na mordę, ale czekaj, na mordę, bo on będzie mógł mieć... Nie ma czarów, bijemy mordę, faktycznie. On nie ma już w ręce karty. Patrzy karty. No dobra. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Magiczny obiad, ale i widzisz, mogłem jednak walnąć. Ajajaj. Ale to była moja decyzja też, bo ja tak się zastanawiałem. No, żmijowy żmij. Dobra. Kezudan. Możesz go wziąć do ręki w ogóle tego żmija, nie? Tak, mogę go wziąć. Ja bym go brał. Wezmę go, bo wrzucimy tą piątkę, on się musi wymienić. Mógłbym też rzucić czwórkę i to nie miałoby jakiegoś większego sensu. Ja, dobra, wezmę go sobie do ręki, ale muszę zrobić tak. I teraz do ręki go wezmę dopiero, wiesz? Gorzelnik. To jest ziomuś z tego gorzelnika. Prastary on jest, czyli on dużo już w swoim życiu gorzoły wypił. Mhm. Gorzałki. Gorzałki. Bo gorzoła to po śląsku, ale gorzałka. Tylko wiesz, no on ma niby nic, a jednak sobie spinguje i jajko się urodziło, widzisz? Niby nic, a coś. Mhm. I to jest jego tura. O kurde, jaka światłość. No i ty masz teraz, wiesz, się zastanawiasz. Nie? Nie, bo ja na przykład to muszę spingować, jeśli chcę coś wystawić. Na pewno się nie leczymy, bo ona dostanie buffa. Mógłbym zagrać to, plus dobranie. I to jest 4, brakuje many. Belcher, co robi Belcher? Blokuje cały stół i wymaga na nim wymiany. I jeszcze ci zostanie ktoś. Nie? Rzucam Belcherka. Moi drodzy, rzucamy Belcherka. Czekaj, bo patrzę, Sołka leczy twoją twarz. Magiczny obiad Soła. To jest, zobaczcie, to jest ta koszulka. To dlatego, że tą koszulkę też ubrałem pewnie, dlatego. A ty nie będziesz mógł czarować na niego? No, to nie jest problem. To... Kopię bym zrobił. Nie, jak my tak nie możemy zrobić, to ja bym zrobił tak. I zostawił ten stół tak jak jest. Ogniste kule Soła. Taka nazwa tego deku. Ogniste kule Soła. Mi pasuje taka nazwa. Niech mnie kule bio. Escamillo. To jest Dragon Deck. Ty wiesz, to jest faktycznie Dragon Deck. Tam mamy dwa smoki. To jest Dragon Deck. A nie więcej smoków, bo mamy trzy. Ale te smoki 5-6, co przyzywają przeciwnikowi za jeden many gościa, to one są całkiem spoczko. One są naprawdę dobre. O, będzie buff. Dobra.
Coś mi tak mówiło, żeby zabić tego pisklaka, ale okej. Okay. Dobra, teraz tak, ping. Okej. Okay. Wymiana tauntem. Ja go postraszę, że mam flame strike'a. Wiesz? Dobre zagranie. Uuu! Stary! My w tym momencie mamy już 12 na ręce. No. Ataku. Tylko trzeba mu zlikwidować tego taunta, nie? Nie no, taunta to my musimy zaatakować. Teraz się zastanawiam, czy taunta nie jestem w stanie zaatakować żmijem, to znaczy musiałbym mu 3 wbić. Czyli... Ty no, ale jak mu zabijesz taunta, to ja bym już walił na mordę czarami. I żmij będzie miał 10 tego. I jeszcze klona stawi tego, żeby skopiować mu tego. Dobra, dobra, spoko, spoko. Zastanawiam się teraz tak, ping 3 plus za 6 free. To będzie miał więcej. Może by się wymienić? Nie, jednak bijemy. Dobra, tak walniemy. Żeby było wszystko zgodnie z maną. Co on teraz zrobi? A niech coś wystawi, pewnie mu wypadła jakaś legenda. No on teraz, wiesz, on musi, albo flame, musi albo flame strike, wystawić. Albo coś koksa, to jest słabe akurat, ale gdyby to nam przeżyło, to jest kurde, patrz co się dzieje. No, to jest mocarz. Tylko on może go ominie, bo patrz, bo tu są zdecydowanie ważniejsi. No, o kurde. O, szkoda, że Belczerka nie dał, ale jest szansa, wiesz, naszym pansa. No, dobierzesz stary to, co ma 10 tam damage'u. O nie! Wymienił się jednak, wiesz? Brzmi. Nie ma kolejnego takiego. Ale zacząłbym od tego, teraz tak, to plus, to jest 7, to jest 8. Zacząłbym od zrzucenia żmija, dobrania kart. No, w to nie wierzę, żeby nam się udało, ja szczerze mówiąc. Ja bym przyjaznego stronnika dał tą kopię, tą za 3. Co to? No. Ale to nie, to nie są... A nie, bo ten po lewej jest słaby w sumie. Ale może to jest, to jest problem dla nas, to. Tylko to jest problemem teraz. Ale to go walniesz tym 6-4, nie? No nie chciałbym, wolałbym stronnika mieć. Czekaj, jeśli bym zaatakował 6-4... Ale nie, bo ja myślę, czy ogniste działo trafi, czy nie trafi. Dobra. A czy co, że ogniste działo i pince? Dobra, muszę tak zrobić. On musi się wymienić. Bo my tu walczymy o stół. My mamy dużo czarów jeszcze. Na przykład mamy pyrkę, nie? Walniemy go za 10. Ale nie mogę liczyć na to, że kurde przyjdzie mi ta karta i dzięki tej jednej karcie, która przyjdzie, to wygram grę. No tak. No, ale masz żarzyciela, jak teraz wyrzucisz żarzyciela... Nie, czekaj. Kurde, czekaj, ale to się wszystko składa do kupy. Czekaj, nic nie rób. Tak. Tak. Okej. Okay. Teraz jest dobrze. Kurde, teraz było dobrze. A co jak ma? Jest bomber tutaj. O nie? Dobra, tu mu się udało akurat z tym. O nie! Dobra. Zacznijmy od tego, że walniemy sobie to i zobaczymy, gdzie to poleci. Dobrze. Mógłbym to go uderzyć... go i polecz go piątką. Tak! No. Tylko teraz jest pytanie, ale nie są. Bo my się uleczymy tylko o 2. Musimy tak zrobić, żeby to przeżyło w następnej, czyli nie będziemy go w ogóle atakować. Czyli co, na mordę? Tak, lecimy tak. O. Jest super. Cokolwiek nam zginie, to jest dobre. Oha, najgorzej jak Bóg, stary. Cię poddał 3-0. Kurde, płonące kule soła.
To są płonące kule soła, moi drodzy. Stary, talia nad talię. Jedziemy dalej, moi drodzy, jedziemy dalej. Talia nad talię. Dobra, ale powiem ci, że my to robimy bez flame strike'ów, nie? Ani jednego czyszczenia stołu nie ma. Czekaj, idę sobie naczynia wrzucić do... Dobra. Do naczyniowego pojemnika, z lewu znaczy. Jak wam się talia podoba, powiedzcie mi na czacie. Płonące kule soła. Jaina kontra Balfurion. Okej. O kurde, co ja widzę, są! To jest wszystko idealnie się składa w całość. Idealnie. Perfekcyjny mana curve. Czy ty widzisz ten perfekcyjny mana curve? Widzę. 1, 2, 3, 4. Ale tu nam troszkę zepsuł zabawę. Tu nam trochę zabawy zepsuł z tym. I muszę chyba zagrać coina i ogniste działo, albo oleję turę. Ale co w następnej, jeśli bym spingował? O, ma dwa. Za dwa many mogę to rzucić. Dobra. To... Ja już to zagrywam. Czy tak dobra talia ma prawo istnieć? No. Ja jej pozwalam. No, mają pozwolenia. Co ty tam sobie chrupiesz przekąskowego? A teraz bananka. A, banany jest dobry. Należy ci się. Tak. Dobra. Zagrywamy tak. To jest fajne. Na druidzie atakować za 3 tylko w rafę można. Jest raptor, spoko. Dobra. On za 1. Sprawdźmy to. Kurde, słabo to jest, wiesz? To jest słabo bardzo. Ale wiesz co? Zaatakuję tak, bo gościu będzie musiał na papę przyjąć. Chyba, że ma swipe'a albo cokolwiek, co bije za 1. Na przykład sadzonki akurat za 2 biją, ale... Czy on będzie chciał hero power użyć? Wiesz, o co chodzi? Tu. Niech użyje hero powera. Bo nam bardzo zależy na tym, żeby on to wszystko... Oj, super. Aha. To jest super, żeby miał mało życia, nie? Bo my mamy dobrych czarodzików, czarodziejów, kurde. Super. I się zaczyna teraz Clown Fiesta. Wiesz, dajesz żarzyciela i żmija? Nie. Żarzyciela nie mogę i żmija. To jest... Żarzyciel musi być jednak w momencie... Ja go chciałbym oszczędzić. My mamy dwóch żarzycieli czy jednego? Dwóch. Tak mi się wydaje. Dwóch. No, dwóch. Ja bym po prostu zagrał tak bardzo defensywnie. Bardzo defensywnie bym zagrał. O. Niech sobie ten żmił tam siedzi, nie? Tylko żeby on jakiegoś mocarza nagle nie wystawił, chociaż żmił się będzie ładny. Mam cokolwiek, nie, cokolwiek wystawi, co można zaatakować z czarów, to zginie w tej turze. Bo mamy dwa mocne czary. Nice, on go zbufuje, tak? I to jest spoko, on po prostu zginie. Zmarnował turę. Super. Jeszcze nawet o tym nie wie. Nie, znaczy zmarnował, wiesz, to jest tak, że grasz co masz, nie? Grasz co masz, no. O, i teraz następna tura pozwala nam na rzucenie żarzyciela i czaru, więc generalnie to jest super. Żeby wystawił coś, co ma 3, maksymalnie 4 punkty życia. Więc to jest wtedy superanckie. Ktoś wystawia, stop deku idzie. No, stop deku. Pożoga. 2-5, bardzo bezpiecznie. I zagrał w ten sposób. No dobra, to już tak... O! No, powiem ci, że to jest nawet niezłe. Patrz to. Czy on się powinien poddać?
Ja bym się chyba poddał, kurde. Takie top deki, no tak, stary. Tylko, że myśmy dwa czary zużyli, a dalej mamy jednego, wiesz, stronnika na stole, nie? Ale nie ma, ale on nie ma, rozumiesz? On nie ma, to jest najważniejsze. A jakby żarzyciel stał, to wiesz, jakby ładował już w niego. Ja nie wiem, co on nie ma. O, i teraz dobierze dwie karty. To jest złe. To jest dla nas złe. No jest złe, jest złe. O. Patrz! Kurde! Daję żarzyciela najpierw. Kurde! Co? To jest talia, to musi być, stary, milion zero. Stary, on tak się zastanawia, kurde, co to jest za talia? Gdzie ja ją mogę znaleźć? A ja ci powiem, gdzie, kolego. Na Twitchu u nas, na streamach. Wbijajcie. Polskie streamy. A ten, a on ma Zonka, zobacz ten go. A, bo wy nie wiecie, jak się ten przeciwnik nazywa. Zonk. Czekajcie, ja wam kamerkę przesunę. A, i zepsułem, kurde, nie. To już lepiej nic nie przesunę. Kurde, Zonk. On coś... Stara karta, ona była na ręce długo. Jeśli to jest taki... Okej. Okay. Czy on ma buffa znowu na tego? Nie, nie, nie. On się zastanawia. A to się mu dziwię. To się mu dziwię, że na przykład nie zszarżował i nie zabił w końcu tego żmija, który tyle problemów sprawia, nie? Może nie wierzy, że będziesz miał jeszcze jeden czar. No, akurat nie mam. No nic, ten żmij już swoje zrobił. Musimy się z nim pożegnać. Wiesz? I teraz rzuciłbym smoka. I zobaczył, co wypadnie. Znaczy tak, bo to nam ginie, żarzyciel nam ginie, nie? To jest 100% pewne. Może jeszcze się z kimś strajduje. Okej, okay, strajdujemy się i rzucamy to. I mamy super stół. Żarzyciel musi zginąć po tylko, prostu. Tylko, że nie mamy już kart w ręce, wiesz, i to mnie, bo, to mnie martwi, bo że strasznie dużo czarów zużyliśmy na początek. A już ale mamy, my mamy jeszcze dwie pochodnie wtasowane. I dobranie mamy jeszcze, nie? No. I tego za 10. Tutaj sobie tak kamerkę zrobię, o. Co, tutaj wam nie, ma, przeszkadza. Co, nie ma co rzucić? O, drzewion. Nie, to nie jest problem. Nie wiem, nie, wygląda na on problem, po prostu, wiesz, zrobił, wiesz, on zrobił taką strasznie mocną talię na tak zwany late game, nie? O, jest kolejny smok. Dla nas to jest bomba. Sprawdźmy, co tam wyjdzie. Nie, czekajcie. Nie. Musimy się pierw wymienić, soul. Musimy się wymienić, bo nie wiemy, co z tego wypadnie szatkownika. Jak tam Doomsayer wypadnie, czy coś takiego. Akurat tarcza w górę może być. Jajko. Okej. I twarz. My nie mamy już kart. Ale druid nie ma... Poza swipem i spadającymi gwiazdami nie ma takich obszarówek typu... A nie, jeszcze jest jedna. Zapomniałem, ale użycie jej by nie było tutaj rozsądne. Że niszczy wszystkich stronników i w miejsce tych stronników wstawia każdemu... Drzewka. Takich 2-2. Nie, no takie drzewce, no. Nie ma takiego czegoś jak Flame Strike. On się może sam w swoje jajo uderzyć? Ale twarzą nie może. Nie umie się tak zgiąć. Nie potrafi okay, tak się zgiąć. Nie może pingować jaja. Zauważ, że to było jego jajo. Przez pewien czas ono jest tam na dole. To jest jego jajo. Druidowskie. Już trzeci buff z jego strony. To było fajne zagranie akurat. No i cóż, czekamy na czary, moi drodzy. My tutaj mamy Arcane Intellect, czyli dobranie. Mamy Pyrę za 10. Mamy Firebola. Nie, użyliśmy go. Mamy jeszcze prawdopodobnie dwa czary za 6 i jednego Frostbolta, więc... Myślę, że jak wszystko na Pyrkę pójdziemy, to będzie całkiem dobre. O! Uwaga! So, co przewidujesz? Nie wiem, jakiegoś legendarnego mocarza. O kurde, dobrze! Dobrze przewidziałeś. Stalak. Ja bym na mordę bił. Czy wymienić się dwójką? Czekaj, 4... 3...
Nie, jak już wszystko w twarz, to już wszystko w twarz. Kurde, Soul nam powiedział, że legendarny mocarz. Zrobiłem tak, bo jakbyśmy dostali Frostbolta, to musimy to jakoś ugrać. A mamy Frostbolta. Mamy czarów chyba z 5 albo z 6. No, żeby jest teraz no, z 25% szans, z 30% szans, że dobierzemy coś, co go zabije, nie? W tej turze. Mogłem wymienić faktycznie. No mogłem wymienić, ale to już... A co jak on ma zew natury, taki, że im plus 1, plus 1, plus 1 i nam zjedzie 20 ileś życia w jednym? No to... Uwierz w serce kart. Czekaj, ja ci powiem, czy jest szansa, że nas by teraz zabił. Jeśli on teraz dobrał dziki ryk, to on oblicza i jesteśmy w stanie to przegrać. Nie, nie dobrał dzikiego ryku. Bo jakby był dziki ryk, to jest... Ale patrz, jak on musi tradeować, 3, to trzeba było 6, na mordę, 8, 9... On musi tradeować. 13 i jest stronników 6... Kurde, prowokacje ma. Mógłby nas zabić chyba. Chyba, że tak na styk byśmy byli. Nie zrobił hero... A zrobił? Ale czy zaatakuje tym hero powerem? Nie zdążył. Nie zdążył. Moi drodzy, uwaga! Loteriada! Loteriada! Uwaga! Aaaa! Kurde, ale no bestię możesz jakąś wystawić. Zobaczyć, co tam jest. Mukla. Mukli nie chcemy. To, żeby to był pewny lital gdzieś tam, w następnej, wiesz? Mhm. To zrobimy sobie tak, po prostu sobie zaatakujemy w ten sposób. I tu już nie będziemy cudować, tu musimy tego 2-1 ściągnąć. Bo stół mamy lepszy od niego. I jak rzucimy mu po prostu tego tygrysa... To on się wyloguje z gry w ogóle, do życia. Będzie dobrze. Ale my dostaniemy jakiś czar w następny. No muszą już być czary, ty już masz, wiesz, 15 kart. Jest, Gunkul. 15 kart, no jest 13. No to jest jeszcze chyba troszkę. Ja mam, stary, ja mam chyba same czary. Tam stronników jest mniej niż czarów w ogóle w tym deku, mi się wydaje. Nie, no jest porówno. Czarów mamy dużo. No musi tradeować, bo nic innego nie zrobi. Znaczy teraz pytanie, jak on to chce potradeować, bo mógłby to zrobić tak troszkę chciwie. Nie, że mu coś tam zostaje, coś tam mu zostaje. No dobra, ale czemu jeszcze zostawił trójkę? To jest pytanie. Ma pewnie odpowiedź. Aha, okej. Okay. Tylko no, teraz czy to było... Zrobi. Trójka jest teraz na stole i koniec. Jak to się mówi, trójka stół, nie? Trójka stół, kurde. Krótka piłka, nie? No i żmijek. No i dobra. Żmijka zagrywamy, to nagrywamy, tu bijemy w twarz, żeby piątka miała na pewno ten. Zastanawiam się jeszcze, czy po prostu nie strajdować, ale teraz tak, on wymienia trójkę. Ile on cię będzie musiał tłuc? Dobra, on ma jedną kartę, walić to. No i mamy panterę, on musi mieć teraz, kurde, taunta, nie? To jest stuprocentowość. Tym razem wygrywasz. Dobre zagranie. Patrz, i walnie w tego 3-3. Tak jest, mój drodzy. 4-0, no, na czwarte zwycięstwo. Na jaja. Dobra. Soła. Ognisty. To są ogniste jaja soła. Wszyscy znaczy kule, normalnie hype. To by kule miały być. No, ogniste kule. Dobra, ja zatrzymuję nagrywanie teraz tego materiału. Jak widzieliście to na YouTubie, to pamiętajcie, tam łapki można dawać. Bo to Soushibo taką talię skręcił, że to... Nie mogę się oderwać od tego. No właśnie. To jest za dobre po prostu.